Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Któż jak Bóg? Osiem błogosławieństw. Które jest wam najbliższe? Dla mnie piąte. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Miłosierdzie to cecha Boga. Pan Bóg przebacza zawsze. Człowiek czasami, natura nigdy. Czasami zaniedbanie zdrowia w dzieciństwie odbija się na całej naszej przyszłości, zwłaszcza na starość. Możemy cierpieć na przykład na zatoki. Bóg jest miłosierny. Co może przekonać niewierzącego o tym, że Chrystus był Bogiem? A nie tylko człowiekiem. To, że tak chętnie przebaczał grzechy, a tylko Bóg może przebaczyć grzechy, bo one zawsze uderzają w Pana Boga. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie, tak mówi marnotrawny syn do Ojca w tej znanej Ewangelii, o Ojcu, którym jest pełen miłosierdzia. Być miłosiernym. Bóg jest miłosierny, to znaczy ma zbolałe serce, misericordia, cordia to serce. Być miłosiernym to być dotkniętym na skutek cierpienia kogoś drugiego. I najpierw jest to jakaś reakcja emocjonalna. Kiedy widzę, że ktoś jest smutny, cierpi, przeżywa jakiś brak, tak po ludzku mi go żal. Nieraz mu współczuję także przez to, że w moich oczach pojawią się łzy. Ale na tym nie poprzestaję. Chcę mu jakoś pomóc. Modlę się za niego, ofiaruję mu swój czas, swoje talenty, swoje pieniądze. Staram się mu towarzyszyć. Na tym polega miłosierdzie. Najpierw jest to akt serca. Święta Faustyna mówiła o tym, żeby mieć udział przez uczynki miłosierdzia w miłosierdziu Boga. I takie miłosierdzie czynił święty Jan Paweł II czy matka Teresa z Kalkuty. To nie była tylko akcja charytatywna. Ludzie, którzy się z nimi spotykali i doświadczali ich miłosiernej miłości, tak naprawdę spotykali żywego Boga. Miłosierdzie za miłosierdzie. Miłosierne jest nasze serce, miłosierna może być nasza kieszeń, kiedy dzielimy się jakimś dobrem. Miłosierny może być nasz dom, gdy przyjmujemy uchodźców. Są różne sposoby czynienia miłosierdzia. Chrystus mówi, jeżeli jestem miłosierny, to miłosierdzia dostąpię, czyli Bóg mi przebaczy. Jeśli ja przebaczę nawet największemu wrogowi, który mnie zranił i skrzywdził, to czy Pan Bóg mi nie przebaczy? Ja niejako zmuszam Pana Boga w cudzysłowie do przebaczenia. Przecież nie mogę być lepszym od Niego. Jak ja Mu przebaczę, temu człowiekowi, to i Pan Bóg mi przebaczy. Nawet jeśli sporo w życiu zbroiłem. Oto siła miłosierdzia. Miłosierdzie za miłosierdzie. Znacie dobrze tą scenę, kiedy Pan Jezus mówi o tych, którzy stoją po prawicy i po lewicy. To niekoniecznie dotyczy wierzących, bo tam są ludzie, którzy nigdy o Chrystusie nie słyszeli. Ale za ich miłosierdzie, za ich dobre uczynki, za kubek wody, za kawałek chleba, za udzielenie schronienia, za każdy miłosierny uczynek, otrzymają miłosierdzie. Warto być miłosiernym. Miłosierny jest Bóg, inni są dla nas miłosierni i my winniśmy być miłosierni dla innych. Ktoś kiedyś powiedział bardzo mądrze, Kościół ma miłosierdzie dla mnie, ja mam miłosierdzie dla Kościoła. Nieraz żyjemy we wspólnocie, ktoś może mieć gorszy dzień. Mamy miłosierdzie dla niego, ale za dwa dni my możemy mieć gorszy dzień.
też się nam coś nie powiodło, nie jesteśmy tacy łatwi, przyjemni, inni mają miłosierdzie dla nas. Miłość i miłosierdzie. Małżeństwo rodzi się z miłości, ale wytrwa tylko dzięki miłosierdziu. I tak jest w życiu. Potrzebujemy Ducha Świętego. On nas uzdalnia do życia tym błogosławieństwem. On rozlewa miłość Bożą, która jest zdolna do miłosiernej postawy. Duchu Święty, który w nas mieszkasz, ogarniaj nas swoją miłością i czyń ludźmi miłosierdzia. Pomóż nam współpracować z Twoimi darami. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Pan z wami i z Duchem Twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I zadanie domowe, tak jak w poprzednim odcinku. Tym razem wypełnijcie czas do następnego spotkania miłosierdziem. Modlitwa, słowo albo czyn. Tak Pan Jezus uczył świętą Faustynę i do tego nas zaprasza. Któż jak Bóg?